Mój zespół jest demotywowany. Mam chodzące zombie w pracy. Nie chcę się im robić, nie mogę ich zmotywować. Są to pracownicy fizyczni i motywują ich tylko pieniądze. Tak mniej więcej brzmi treść maila, którego dostałam od jednego z uczestników. Jeżeli Twój zespół ma podobnie, to zapraszam Cię do tego wideo. Podczas szkoleń w wielu firmach, nie tylko tam, gdzie szkolą się liderzy, którzy mają pracowników fizycznych, ale również w innych firmach usługowo-sprzedażowych, serwisowych, czy chociażby w bankach, informacja, jaka się pojawia, to jest to, że pracowników motywują tylko pieniądze. Często też słyszę, że lider ma związane ręce, bo nie może dać podwyżki, albo ma związane ręce, bo nie może dać pracownikowi premii, a nie ma innych sposobów na to, żeby pracowników motywować. No, jeżeli też tak uważasz, no to mam dla ciebie informację, którą już powtarzam wielokrotnie na wielu kanałach, że pieniądze są jednym z narzędzi do motywowania pracowników i że pracowników nie tylko motywują pieniądze. Najpierw by trzeba było się zastanowić nad tym, co tak naprawdę spowodowało, że ten pracownik przychodzi do ciebie i mówi, że chce otrzymać więcej, bo gdyby Wszystkich motywowały pieniądze, to większość pracowników pracowałaby w sprzedaży i zarabiała na prowizjach wynikających, czy premiach wynikających ze sprzedaży, z wysokości sprzedaży. A jednak, jak okazuje się, no to pracowników nie tylko motywują pieniądze, bo oczywiście one motywują, ale przez pryzmat dawania poczucia bezpieczeństwa, ale okazuje się, że też potrzeba rozwoju, czy chociażby docenienie jest tymi czynnikami, które bardziej motywują pracowników. Kanał tworzy zespół Future Skills. Pomagamy budować skuteczne zespoły, firmy i procesy. Uczymy, jak zarządzać ludźmi, prowadzić skuteczną sprzedaż i realizować cele. Dowiedz się więcej, jak możemy Ci pomóc, na www.futureskills.pl. Często jest tak, że pracownicy przychodzą. Po to, żeby dostać więcej. Czy często na przykład jak szef do nich coś mówi, oni mówią, a za ile to mam zrobić, albo co za to dostanę? To najczęściej z mojego doświadczenia wynika, że to jest komunikat, który wynika z tego, że oni są niezauważeni, są niedocenieni. I chcą coś tym komunikatem przekazać. No i ja oczywiście wiem, że za chwilę będzie lawina komentarzy, że moich pracowników to tylko motywują pieniądze, albo znajdą się tacy pracownicy, którzy napiszą, że ich tylko motywuje tylko, tylko, tylko i wyłącznie kasa. Gdyby tak było, to ci pracownicy dawno by tą pracę zmienili. A jak ja rozmawiam z pracownikami, to bardzo często od nich słyszę, że ich motywuje również albo przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, że tą wypłatę mają na czas. Albo motywuje ich również albo przede wszystkim. To, że mają fajną atmosferę w zespole i za 500 zł więcej nie pójdą do innej firmy pracować, bo nie wiedzą z kim będą pracować. Albo mówią, że na przykład motywuje ich to, że mają jasność i klarowność tego, co mają do zrobienia, albo to, że po prostu ich szef jest fajnym szefem i jest motywujący i wierzy w nich. I to wszystko mówią pracownicy. Więc jeżeli ty jesteś liderem i uważasz, czy liderką, i uważasz, że pracowników motywują głównie pieniądze, no to Sama czy sam odbierasz sobie pewną moc sprawczą, która jest u Ciebie. Ale z drugiej strony, ja to rozumiem, bo dzięki temu nie musisz brać odpowiedzialności za to, czy tych pracowników zdemotywowałaś, czy ich zdemotywowałeś, bo po prostu zasłaniasz się wtedy tym, że to są tylko i wyłącznie pieniądze. I ja wiem, że te słowa wcale nie są takie łatwe do słuchania, i ja wiem, że wcale nie muszą Ci się podobać. Natomiast prawda jest taka, że tak jak pracuje Twój zespół, to jest. Twoim świadectwem, czyli Twoim świadectwem jako lidera. Jeżeli Ty wierzysz w to, że motywują ludzi tylko i wyłącznie pieniądze, to ja Ci gwarantuję, że Ciebie motywują pieniądze, a Twoich pracowników może. Trochę też, ale może też są inne czynniki, które ty jako lider możesz wykorzystać do tego, żeby tych pracowników po prostu zmotywować do działania. Jeżeli twoi ludzie są zdemotywowani, to oczywistą rzeczą jest to, że będzie się pojawiała zwiększona rotacja. Okaże się, że pojawia się więcej L4. Za chwilę okaże się, że nie chcą brać odpowiedzialności, że pojawią się błędy, pomyłki, że. Są po prostu opóźnienia, w, na przykład w realizacji projektów, czy zapominają o bardzo wielu rzeczach. No, jeżeli teraz to dotyczy większości Twojego zespołu, no to Ty, jako lider czy liderka, masz robotę do odrobienia. Jeżeli dotyczy to jednej osoby w Twoim zespole, no to przyjrzyj się temu, co spowodowało, że u tej osoby spadła motywacja, bo równie dobrze to może być na przykład coś, co dzieje się w ich obszarze prywatnym. Ale błagam Cię. Nie mów, że ludzie motywują tylko i wyłącznie pieniądze, bo pieniądze są środkiem do celu. Oczywiście, że są istotnym elementem, dlatego że dzięki tym pieniądzom my jesteśmy w stanie pojechać na fajne wakacje, kupić prywatne lekcje dla dziecka, czy chociażby inne atrakcje. Natomiast Pieniądze nie wypełniają braku przynależności do zespołu, nie wypełniają braku docenienia, nie wypełniają braku przejrzystości, czy chociażby poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli temat motywowania pracowników, tego, jak ich motywować pozafinansowo, czyli nie tylko kasą, i nie benefitami typu masaż i, czy karta Multisport interesuje Ciebie, to ja zapraszam Cię do kursu motywujący lider, w którym podam ci kilkanaście praktycznych obszarów, które motywują twoich pracowników, które jak sprawdzisz i przetestujesz, to zobaczysz, że są w stanie zmotywować niejednego pracownika. Czyli informacja z tego jest bardzo prosta. Ludzi motywują różne obszary, różne aspekty. Są tacy, których motywuje przede wszystkim pieniądze. Ich jest niewiele, aż 14% populacji, ale są też tacy, których motywuje przynależność do zespołu. Więc ty, jako lider, dobrze by było, żebyś nauczył się czy nauczyła się tego, jak wykorzystywać te wszystkie aspekty do tego, żeby motywować Twoich pracowników, a na pewno do tego, żeby ich nie demotywować, a tym bardziej nie doprowadzać do sytuacji, kiedy stosujesz metody motywowania ludzi, czy marchewka, czy chociażby dziel i rządź. Jeżeli temat motywowania cię interesuje, to na sam koniec mam taką dobrą wiadomość dla ciebie. Im bardziej będziesz pracowników chwalił i doceniał, tym będziesz mogła, czy będziesz mógł dawać więcej informacji zwrotnej negatywnej. Na przykład proporcjonalnie cztery zwrotne informacje pozytywne, jedna informacja zwrotna negatywna. Tylko pamiętaj, żeby one były oparte o fakty, a nie generalizacje i Domysły. Ja Ci za dzisiaj dziękuję. Czekam na Wasze komentarze na temat tego, co uważacie, że motywuje w ogóle ludzi, ale również pracowników, czy to etatowych, czy, czy właścicieli firm, bo to jest temat, którym się fascynuje. Jeżeli temat i w ogóle tematyka zarządzania ludźmi Cię interesuje, to zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału i widzimy się w kolejnym nagraniu wideo.